Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj na kanale długo oczekiwana przesyłka, ona już u mnie pod biurkiem stoi prawie pół roku. Nie miałem czasu jej otworzyć, ale jak widzicie po logotypach, jest to paczka z firmy Jabber. Co się może w niej znajdować? Powiem tak, w styczniu brałem udział w licytacji dla świątecznej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiadomo, trzeba pomóc dzieciakom, wesprzeć fundację i brałem udział w takiej fajnej licytacji. Firma Jabber wystawiła kilka aukcji, więc postanowiłem wspomóc. Wiadomo, za ile wylicytujesz, tyle masz. Tak więc udało mi się wylicytować, jak to się mówi, zestaw, niespodziankę. Co więcej, mam nadzieję, że to, co zapłaciłem za tą przesyłkę, za te zestawy, za to, co tu się w środku znajduje, pomogło dzieciakom. Super, to bym się bardzo cieszył. Tak więc, moi drodzy, kolejne, co bym chciał podziękować wszystkim subskrybentom na kanale, osobom komentującym, lajkowcom, jak również, no niestety, dziękuję też hejterom, którzy też się pokazują czasami na kanale, dają łapki w dół oraz postawiają czasami nieprzychylne komentarze. Ale pamiętajcie, że takie komentarze nie zrażą mnie. To, co wyprawiacie, piszecie, nie przeszkadza mi tutaj na kanale. Komentarz się usuwa, hejter jest blokowany, a przynajmniej widać, że na kanale jest ruch tak naprawdę. Pamiętajcie również o tym, że mamy dostępne wspieranie na kanale. Zarówno od strony YouTube'a jest dostępna możliwość wspierania przez system Buy Coffee Tu, możecie postawić wtedy kawę. Dostępne za lada moment będzie kolejna funkcja wspierania. Dostępny jest również forum, strona, która się już też lada moment powinna pojawić. Co więcej, mamy dostępne kanały w mediach socjalnych. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze, dostępni jesteśmy na Instagramie, dostępni jesteśmy również na TikToku, słuchajcie. Kto by się spodziewał, że elektronika zawita na TikToka? Ale jesteśmy, powolutku rozwijamy również tam content, ale oczywiście kierujemy go do YouTube'a. Więc jeżeli posiadacie konta, poszukajcie mnie na tamtych platformach, na pewno coś ciekawego tam znajdziecie. Weźcie, obserwujcie te konta, wtedy będę wiedział, że warto rozwijać ten temat dalej. Moi drodzy, bez owienia w bawełnę, otwórzmy sobie tą małą przesyłkę, bo powiem szczerze, pół roku stała. Sam jestem ciekaw, co jest w środku, bo naprawdę warto pomagać, pamiętajcie, więc otwieramy. Nożyk, pierwsze co jest, to usuńmy etykietkę. Mam takie zasady, że zawsze usuwam te etykiety z tych przesyłek. Etykieta pójdzie na zniszczenie. Otwórzmy sobie z jednej strony. Otwórzmy sobie z drugiej strony. Już mamy otwarte narożniczki, tutaj otwórzmy to delikatnie przez środek. Nie wiem, czy będzie to Was interesowało, ale ja się cieszę, że byłem w stanie z mojego hobby, jakim jest elektronika, wspomóc orkiestrę, zakupić coś, co może mi się przyda, może nie, ale super sprawa. Zobaczcie, mamy tak fajnie zabezpieczone. Delikatnie powyciągam te papiery. To będziemy oddawać na utylizację. Wiadomo, bądźmy eko. Chyba, że wykorzystam do jakichś przesyłek. I za chwilę zobaczymy, co udało mi się wylicytować z firmy Jabber. Bardzo, bardzo firmie dziękuję. Super, cieszę się, że mogłem brać udział w Waszych aukcjach. Słuchajcie, co to jest? Już patrzymy. Otrzymałem, słuchajcie, kalendarz. Jabber Keep Claim and Electronics Love from Jabber. Mamy kalendarzykiem, fajna sprawa. Powieszę go sobie tutaj u mnie w pokoju. Będzie mi przypominał o tym, że naprawdę warto pomagać. Super, dziękuję za kalendarz. A tutaj, słuchajcie, mamy mniejsze pudełko jeszcze. Co
coś tam ciekawego jest, zaraz sobie zobaczymy. To jest wszystko. Pudełko do, jak to się mówi, utylizacji. My się troszkę przybliżmy. I już za chwilę zajrzymy do naszego magicznego pudełka, które tutaj mamy. Również fajno zabezpieczone. Słuchajcie, 30 lat doświadczenia, dwa takie magnesiki z Jabela. Super, fajno, dziękuję bardzo. Do kolekcji magnesików, które posiadam, różnego rodzaju, fajna rzecz, jako gadżet. Dziękuję bardzo firmie Jabel. Serduszko Jabela. Fajne, fajne logo tu, fajnie wygrawerowane to laserem, super. Oczywiście oprócz tego długopisik, 30 lat firmy Jabel. Super, dziękuję bardzo. I moi drodzy, mamy tutaj dwa zestawiki. Oczywiście paragon, jeszcze jakąś książeczkę, co zajrzyjmy do tej książeczki. Urządzenia elektroniczne. Czyli mamy fajno aktualny zestaw katalogowy wszystkich zestawów, które firma Jabel produkuje. Są to oczywiście już wszystkie bieżące, nowsze zestawy. Nie ma tutaj zestawów, które, jak wiecie, w związku z rozpadem CEM i upadkiem, gdzie były wykorzystywane elementy, właśnie układy scalone z CEMI, w tych też Jabelowych tutaj zestawach, no już niestety ich nie ma, są trudno osiągalne. Jak się czasami trafi taki zestaw, to czasami potrafi na Allegro albo Elixie, no ta cena, no, mega, mega szybko wywindować w górę, ale fajnie, możemy sobie zapoznać się z dokumentacją. Jeżeli byście chcieli coś więcej na temat tego katalogu, spróbuję może w kolejnym jakimś filmie, jeżeli to by Was interesowało, z bliska zapoznać się z poszczególną tutaj ofertą firmy. Rzucimy to po prostu na kanał na YouTubie, żebyście mogli też się zapoznać, jeżeli byście szukali jakichś tematów tutaj związanych z elektroniką, czy zestawami, czy gotowym jakimś modułem. Super, super sprawa, fajnie, bardzo, bardzo dziękuję. Przynajmniej mam aktualną ofertę w katalogu. Bardzo, bardzo się tutaj za to cieszę. Oczywiście na bok. No i tutaj mamy dwa zestawy, które udało się wylicytować, między innymi wybrałem aukcjach licytacyjnych udział. Pierwszy mamy zestaw J282, rytmiczne serduszko, zestaw do montażu. W chwili wolnej sobie ten zestaw złożymy. Ktoś powie, po co kupuje. Tak mówię, była to licytacja na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wiadomo, warto pomagać, a w tym przypadku po prostu zawsze w chwili wolnej przy kawie, nawet już w moim wieku, można sobie takie zestawy, no, po prostu dla rozluźnienia się złożyć. Jest to coś ciekawego. Mamy płytkę, trochę diodek, tutaj mamy jakiś układ, przypuszczam układ wzmacniacza operacyjnego, ewentualnie układ NE555, który jest sterowany między innymi na przykład przez za pomocą mikrofonu. Ale wiecie co, otwórzmy sobie od spodu, może nie rozrywajmy góry, otwórzmy sobie od spodu to opakowanie, wyciągnijmy sobie instrukcję, zapoznamy się z instrukcją, co nam ona tutaj mówi, co to jest za układzik. A słuchajcie, jednak nie jest to układ NE555 ani jakiś wzmacniacz operacyjny, a jest to mały mikrokontroler. Połączenie indywidualne, sterowane 10 wielami. Montaż, zasada montażu zasilania, dwie baterie 1,5V, czyli 3V. Mamy w zestawie zaprogramowanego pika, czyli pik 12F629, podstawka, mikroswitch, jeden tranzystorek BC547, 10 diod czerwonych 5mm, mikrofon elektrotowy i drobnica w postaci rezystorów oraz kondensatorów, no i oczywiście płytka drukowana. Tak się prezentuje wspomniany układ i schemat ideowy, zobaczcie.
Jest to skomplikowane, jest to dosłownie topotypowy gadżet, mrugacz nazwijmy to. Super fajna sprawa. W chwili wolnej zmontujemy sobie taki układ, słuchajcie. Czemu nie? Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej aukcji. Na pewno, słuchajcie, jeżeli ktoś z firmy Jabel ogląda, jeżeli wystawicie kolejne fajne, ciekawe układy w przyszłym roku na orkiestrę, na pewno wezmę w nich udział, więc można w takim sposobie wesprzeć fundację. Bardzo fajny sposób, dziękuję bardzo. I słuchajcie, mamy drugie serduszko, Logo Love do montażu. Jest to zestaw J300, jakaś nowość. Widzę, że tutaj jest duża płytka. Układ ciekawie montowany, nie wiem, tak od strony SMD, bez otworków. Ciekawa sprawa, zaraz zobaczymy, słuchajcie, co tu jest zestaw. Taki kusie, słuchajcie, wygląda, zobaczcie. A, czyli to jest nawiązanie do kalendarza. Keep Claim and Love Electronics from Jabel. Fajna sprawa. Droga firmo Jabel, obiecuję wam, że jak złożę ten układ i skończę ściankę demo z odbiornikami i różnymi elementami elektronicznymi, co będę mieć za plecami, to przy live'ach i niektórych filmach, które będziemy nagrywać, ten zestaw będzie na pewno włączony. Dla was fajna reklama. Ja się będę cieszył, że mogłem, jak to się mówi, wspomóc Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak więc naprawdę super, super pomysł. Nawiązanie do kalendarzyka, no bomba po prostu, super. Ok, to był ten zestaw J300, a zobaczmy sobie dokumentację od tego zestawu. Co ona nam tutaj wspomni? Jest to typowy, tutaj napisano, efekt świetlny, zestaw przeznaczony do samodzielnego montażu, wyposażony w mikrokontroler umożliwiający 5 trybów świecenia diodami LED, delikatne światło, mocne światło, fala idąca od pierwszej do ostatniej diody, sekwencyjne zapalanie diod, losowe załączanie diod. Głównym elementem urządzenia jest mikrokontroler Etini 85, czyli klasyczny układzik mikrokontrolera, w którym zapisany jest program do generowania efektów wizualnych. Szybkość regulujemy za pomocą potencjometru montażowego PR1. Układ scalony TM1637 odpowiada za włączanie poszczególnych diod LED. Czyli tu mamy jakiś układ sterujący jeszcze, ciekawe, fajne. Zapoznamy się też z dokumentacją techniczną tego układu. Montaż zaczynamy od diod LED świecących, umieszczony od strony białego napisu LOV, czy z drugiej strony. Należy pamiętać, że dłuższa nóżka diody, wiadomo, jest anodą, krótsza jest katodą. Lotujemy je do kwadratowych punktów na płytce. Po zmontowaniu wszystkich elementów wizualnych, sprawdzenie poprawności połączeń, należy przygotować w podstawkach, umieścić układy w podstawkach w odpowiednim kierunku. Wiadomo, to jest też to, co wam wspominałem ostatnio na projekcie naszego odbiornika, że gdzie jest wcięcie, tam jest na dole po dołu nóżka numer 1. Fajno, ciekawie to wygląda. Układ no, wygląda na skomplikowany, ale nie jest aż tak źle, słuchajcie, bardzo fajno to wygląda. Stabilizatorek 5V. Układ sterujący, mikrokontroler i układ, który zapala sekwencyjnie wspomniane diody LED. Tak to wygląda, słuchajcie, z bliska, zobaczcie. Tak się prezentuje płytka. A tak się prezentuje schemat tego układu. Troszkę, można powiedzieć, że skomplikowany, troszkę zakręcony, ale takie połączenia wspólne magistrali stosuje się w elektronice typowo cyfrowej, więc będziemy mieli, moi drodzy, co składać, słuchajcie. Na płytce widzę również złącze do programowania, czyli teoretycznie
można by spróbować zaprogramować własne sekwencje diod, które będą tutaj biegały. No, pomyślimy. Tak więc ten zestaw zapowiada się również, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o montaż. Zabezpieczmy sobie to opakowanie, żeby nam tutaj nic nie zginęło. Ok, mamy zestaw zabezpieczony, czyli mamy dwa zestawy efektów świetlnych, logo LOW do montażu, rytmiczne serduszko, zestaw do montażu, firmowy długopisik firmy Jabel, 30 lat firmy. Oczywiście czerwone serce, jak na Orkiestrę Świątecznej Pomocy przystało też, w wersji typowo elektronicznej firmy Jabel. Fajna wytłoczka, chociażby pod kubek do kawy. Bardzo dziękuję. Oraz dwa magnesiki firmowe do kolekcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz firmie Jabel za możliwość udziału w aukcji. Obiecuję, że w przyszłym roku, jeżeli coś fajnego się pojawi na aukcjach, na pewno zalicytuję. Może wygram, zobaczymy. Prośba tylko też o to, aby udostępnić jakieś fajne, ciekawe zestawy na aukcjach, to na pewno będzie można coś ciekawego wylicytować. Może jakieś wzmacniacze mocy lub coś podobnego do złożenia super, by się naprawdę cieszył z tego rodzaju zestawów, które można by wylicytować, a zarazem pomóc dzieciakom. Moi drodzy, serdecznie już dziękuję. To był tylko taki mały, krótki filmik z unboxingu akurat tej paczki, którą tutaj miałem pod biurkiem, bo ona już bardzo długo czekała, a niestety, jak wiecie, orkiestra była w styczniu, w końcu trzeba było ten filmik nagrać, tak więc go dzisiaj przy okazji porannej kawy nagrałem. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapki w górę, przyda się, nakarmy algorytm Google'a. Zostawcie jakieś miłe komentarze. Pamiętajcie również, nowi widzowie, zostawcie suba na kanale. Będziecie na bieżąco, jeżeli chodzi o ciekawe filmy, ciekawe projekty. Pamiętajcie również o tym, że jesteśmy w trakcie fajnego projektu budowy odbiornika na zakres fal długich, który to chcemy tutaj wykonać. Już mamy go dosłownie w zaawansowanym etapie, wykorzystując bardzo fajny układ TA6242 bodajże, że tak z pamięci powiedziałem, bardzo fajny układzik, naprawdę super. Co więcej, pamiętajcie również o możliwości wspierania kanału, bo dzięki temu możemy takie fajne, ciekawe projekty wykonywać, jak również możemy w późniejszym etapie wspomóc po prostu Was chociażby projektami płytek z tych naszych projektów, więc jeżeli będziemy wykonywać płytki, to te płytki na przykład dla stałych bywalców, stałych osób, którzy wspierają kanał, będą mogły takie zestawy po prostu otrzymać od nas za darmo. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, wspieramy kanał, pomaga to nam w rozwoju. Na bieżąco możliwość kupna ciekawych eksponatów, brania udziału w licytacjach charytatywnych chociażby, gdzie możemy wspomóc dzieciaki. Tak więc pamiętajcie, zwróćcie też na to uwagę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam do następnego ciekawego filmu. Pozdrawiam.